Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Zapraszam Was na drugą część historii Newtona Scamandera. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi oczywiście łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama, gdzie co środę na relacji pojawiają się quizy ze świata Pottera i inne ciekawostki. Założyłem TikToka i miło by było, jakbyś wpadł i mnie zaobserwował. Link oczywiście zostawiam w opisie. Bez dalszego przedłużania, zaczynamy. Po powrocie do Londynu, Newt został upomniany przez ministerstwo za udział w incydencie z Obscurusem, a jego prawo do podróży międzynarodowych zostało odebrane, co oznaczało, że nie mógł dostarczyć Tinie książki, tak jak obiecał. Newt korespondował z nią listownie, ale zepsuł ich stosunki swoimi błędami. Krótko po wydarzeniach w Nowym Jorku, między styczniem a marcem 1927 roku, ukazała się książka Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, stając się bestsellerem. Została zatwierdzonym podręcznikiem w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, a w połowie lat 90. zostało stworzone już 52. wydanie tej książki. To sprawiło, że Newt stał się sławny w całym czarodziejskim świecie. Impreza inaugurująca odbyła się 19 marca w księgarni S.E. Floresy na ulicy Pokątnej, w której Newtowi towarzyszyli jego przyjaciółka z dzieciństwa Leta Lestrange, jego starszy brat Tezeusz Scamander i jego asystent Bunty. Z radością podpisał osobiste kopie swojej książki i swoich fanów. Po przyjęciu magazyn Zaczarowany błędnie oświadczył, że Leta jest narzeczoną Newta, podczas gdy w rzeczywistości ona i Tezeusz wzięli ślub 6 czerwca 1928 roku. Newt miał być ich drużbą. 30 maja 1928 roku Gellert Grindelwald uciekł, gdy był transportowany z Ameryki, by stanąć przed sądem w Europie przez szefa więzienia Rudolfa Spielmana i Auroru. 3 miesiące później Newt udał się do ministerstwa, aby zaapelować o cofnięcie zakazu podróżowania po raz 5. Czekając na swoją kolej, zaczął bawić się ze swoim nieśmiałkiem, dopóki nie rozpoznał Lety, która była tam, ponieważ Tezeusz znalazł dla niej pracę jako asystentka szefa Departamentu Przestrzegania Prawa Magicznego. Podeszła po Newta, aby zabrać go na spotkanie z komisją, rozmawiając z nim o ich przyjaźni. Leta powiedziała, że on i Tezeusz zawsze zapraszali Newta na kolację, ale Newt zawsze odmawiał. Kiedy przyszedł Tezeusz, powiedział swojemu bratu, że tym razem będzie bardziej otwarty. Podczas rozmowy ujawnili Newtowi, że Credence Barbon przeżył i był widziany w Europie. Zaproponowali, że przywrócą Newtowi prawa podróżne, jeśli dołączy do ministerstwa jako Auror i zabije Obskurodziciela. Newt odmówił i wyszedł ze spotkania. Podszedł do Tezeusza, gdy opuszczał spotkanie. Jego brat powiedział mu, że w końcu zostanie zmuszony do opowiedzenia się po jednej ze stron. Gdy Tezeusz objął go na pożegnanie, wyszeptał, że ministerstwo go obserwuje. Po opuszczeniu ministerstwa i odparciu Stebbinsa, jednego z agentów ministerstwa za pomocą zaklęcia wietrznego, Newt został zaczepiony przez lewitującą dłoń w rękawiczce, która wskazała na postać stojącą na szczycie wysokiego budynku w pobliżu. Chwyciwszy rękawicę, Newt aportował się obok postaci, którą okazał się jego stary nauczyciel z Hogwartu, Albus Dumbledore. Albus po stworzeniu różdżką mgły wokół miasta i użyciu wygaszacza na lampach, aby uniknąć śledzenia przez ministerstwo, aportował ich w pobliżu przystanku autobusowego. Albus wspomniał o plotce, która krążyła w kręgach czystej krwi, że Credence może być dawno zaginionym członkiem rodziny Lestrange. Newt wiedział, że plotka ta była powiązana z przyrodnim bratem jego przyjaciółki z dzieciństwa Lety. Dumbledore poprosił Newta, aby udał się do Paryża i odnalazł Credence'a, dając mu wizytówkę z adresem kryjówki, do której może się udać, jeśli będzie musiał na jakiś czas się ukryć. Newt był niechętny do wyjazdu ze względu na zakaz podróżowania wydany przez ministerstwo, którego złamanie doprowadziłoby go do odbycia kary w Azkabanie, ale mimo to przyjął adres, zawsze gotowy postąpić właściwie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kiedy Newt wrócił do swojego domu w mieście, dowiedział się, że małe niuchacze uciekają z klatek. Zszedł na dół, do powiększonej piwnicy, gdzie uspokoił swoje stworzenia, aby pomóc swojemu asystentowi Bountiemu złapać je i nakarmić. Kiedy usłyszeli hałas, Newt kazał Bountiemu iść do domu i poszedł na górę. Ku jego zaskoczeniu odwiedzili go Queenie Goldstein i Jacob Kowalski, których pamięć nie została całkowicie wymazana, bo jad pikującego licha usuwa tylko złe wspomnienia. Queenie poinformowała Newta, że Tina jest załamana, ponieważ przeczytała fałszywy artykuł w czasopiśmie Zaczarowany o zbliżającym się małżeństwie Tezeusza i Lety, będąc przekonana, że Newt poprawił swoje relacje z Letą i był gotów się z nią ożenić, więc zaczęła się z nim spotykać. Kiedy Queenie ogłosiła, że ona i Jacob są zaręczeni i planują się pobrać, Newt zauważył dziwne zachowanie Jacoba i zdał sobie sprawę, że został przez nią oczarowany, używając potężnego zaklęcia miłosnego. Po krótkiej kłótni Queenie się zgodziła na to, by Newt zdjął z niego zaklęcie. Jacob nie chciał się z nią ożenić, ponieważ dużo by ryzykowała, wychodząc za mąż za niemaga. Queenie obraziła się na niego i deportowała się do swojej siostry Tiny, zostawiając go samego. Newt naprawił zgubioną przez Queenie pocztówkę i odkrył, że Tina była w Paryżu i szukała Credence'a. Dopiero potem, jak dowiedział się, gdzie jest Tina, Newt podjął decyzję, aby udać się w poszukiwanie Credence'a.
Po przygotowaniu się do podróży Newt wraz z Jacobem udał się do Dartmoor, gdzie dał 50 galeonów właścicielowi Świstoklika, a następnie nielegalnie wyjechał z Anglii do Francji Świstoklikiem, mając nadzieję na naprawienie ich relacji z siostrami Goldstein. Na jednej z paryskich ulic Newt oszukał strażnika, by pozwolił jemu i Jacobowi ślizgnąć się pod magiczną statuę i przenieść się do Place Cachet. Newt rzucił zaklęcie śledzące, aby zlokalizować Tinę, a następnie użył zaklęcia przywołującego na swojej magicznej walizce, aby wyjąć swojego niuchacza, który szukał śladów. Używając zaklęcia Revelio, Newt wykrył obecność wodnika Kappy i chińskiego Zowu, którym udało się uciec z Circus Arcanus. Wykrył również Tinę z tajemniczym mężczyzną, z którym udała się w nieznane miejsce. Kiedy niuchacz znalazł pióro z kapelusza mężczyzny, Newt zabrał stworzenie do walizki i zaczarował pióro, pozwalając jemu i Jacobowi wyśledzić mężczyznę. Podążając za piórkiem, obaj wylądowali w kawiarni. Tam francuski czarodziej przedstawił się obu mężczyznom jako Yusuf Kama. Newt wypytał go o Tinę, więc Yusuf zabrał ich do swojej kryjówki w jednym z paryskich kanałów, gdzie w rzeczywistości uwięził Tinę. Kama zrobił to samo z Newtem i Jacobem i powiedział Newtowi, że nie wypuści ich, dopóki nie zapoluje na Credence'a Barbona. Jednak Kama niespodziewanie zemdlał, więc Newt wypuścił nieśmiałka, aby odblokował zamek w bramie, uwalniając siebie, Tinę i Jacoba. Następnie zbliżyli się do nieprzytomnego Yusufa Kamy i usłyszeli potężny ryk dochodzący z góry. Po wyciągnięciu Kamy z kanału udali się na most Aleksandra III, gdzie Newt skonfrontował się z Zowu. Wyczarowując zabawkę, złapał bestię i włożył ją do walizki. Następnie Newt schwytał Tinę, Jacoba i chorego Yusufa i aportował się na Rue de Montmorency, gdzie udali się do domu Nicolasa Flamela z adresu bezpiecznego domu, który Dumbledore podał Newtowi. W domu alchemika Newt za pomocą pensety wyciągnął z oka Yusufa pasożyta, wodnego smoka, który go osłabiał. Newt i Tina wywnioskowali, że ślady na rękach Kamy wskazują, że złożył on wieczystą przysięgę. Po krótkim i pospiesznym pożegnaniu Tina opuściła dom Flamela, aby znaleźć Credence'a, ale Jacob Kowalski powiedział Newtowi, aby za nią gonił. Newt próbował przeprosić za to, co powiedział o aurorach, ale na Tinie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Na ulicy Tina i Newt zobaczyli, jak Gellert Grindelwald wzywa swoich zwolenników, aby się przygotowali. Wtedy Newt doszedł do wniosku, że powinien udać się z Tiną do francuskiego Ministerstwa Magii, aby znaleźć pudełko, które powie im, kim naprawdę jest Credence. Niedługo potem, aby dostać się do Ministerstwa bez rozpoznania, Newt wypił eliksir wielosokowy, zawierający włosy Tezeusza, co pozwoliło mu tymczasowo przebrać postać brata. Kiedy eliksir przestał działać, a Newt powrócił do swojej prawdziwej postaci, odkrył ich Tezeusz, który akurat przybywał w Paryżu w delegacji razem z Letą i Traversem z powodu plotek o potencjalnej podróży Newta do Paryża. Gonił on ich, ale Tina ogłuszyła go i przywiązała do krzesła, ku radości Newta, który powiedział, że mógł być to najlepszy moment w jego życiu. Newt następnie ujawnił, że jego zaręczyny były fałszywe, a magazyn napisał kompletne bzdury. Następnie próbował wyznać Tinie, jak się czuje, ale jąkał się, próbując opisać ogień w jej oczach. Tina zdała sobie sprawę z tego, co próbował powiedzieć o jej oczach i wyraziła, że naprawdę kocha ten opis jej oczu. Kiedy poszli do pokoju przesłuchań, aby znaleźć pudełko rodziny Lestrange, zostali nakryci przez Letę, która szukała tego samego pudełka. Dowiedzieli się, że pudło zostało zabrane do mauzoleum Lestrange, ale Meluzyna wiedziała, że Newt i Tina skłamali na temat ich tożsamości i wysłała Matagotów, istoty odpowiedzialne za obronę francuskiego ministerstwa, za nimi i Letą. Newt powiedział im, że jeśli nie będą walczyli z Matagotami, nie skrzywdzą ich, ale Leta już próbowała ogłuszyć jednego, co spowodowało jego rozmnożenie. Kiedy horda wściekłych Matagotów zaczęła ich gonić, Newt wysłał Letę i Tinę do walizki i za pomocą Zowu, którego uratował wcześniej, uciekł z cmentarza Père Lachaise. Kiedy Tina i Leta wyszły, a Newt zapakował Zowu do walizki, wszyscy udali się do grobowca Lestrange'ów, a Leta znalazła pudełko, które zabrała. Nie byli oni jednak sami. Ich ścieżki skrzyżowały się z Jacobem, Yusufem, Credence'em i Nagini. Leta powstrzymała jej przyrodniego brata przed zabiciem Credence'a, który myślał, że jest jej drugim przyrodnim bratem, Corvusem Lestrange'em. Pokazując pudełko z drzewem genealogicznym, w końcu przyznała się do przypadkowego spowodowania śmierci Corvusa, udowadniając, że on i Credence nie są tą samą osobą i że nie miała pojęcia, kim tak naprawdę jest Credence. Newt powiedział jej, że to nie jej wina, że Corvus umarł. Kiedy drzwi do następnej komnaty się otworzyły, Newt i inni dołączyli do zgromadzenia Grindelwalda. Doszli do wniosku, że odejście Queenie i przeniesienie pudła było przynętą, aby zaciągnąć ich do mauzoleum. Podczas przemówienia mrocznego czarodzieja z walizki magizeologa uciekł niuchacz. Kiedy aurorzy pod przywództwem Tezeusza przeniknęli na spotkanie i jeden z nich zabił czarownicę, bardzo wściekły Grindelwald uklękł przy jej martwym ciele, nie wiedząc, że w pobliżu czai się niuchacz Newta. Grindelwald odesłał swoich zwolenników, aby rozpowszechnili wieści i rozpoczął walkę, tworząc krąg czarnego płomienia, aby oddzielić zwolenników od wrogów.
zamków. Newt i Nagini bezskutecznie próbowali odciągnąć Credence'a od płomieni, tak jak Jacob Queenie, która również była w środku płomieni. Kiedy udało się uciec bez szwanku i aportować się, Grindelwald rozkazał swoim płomieniom zabić Newta i Tezeusza, pytając Newta, czy Dumbledore będzie go opłakiwał. Leta w odpowiedzi zaatakowała Grindelwalda i rozbiła jego fajkę czaszkową na kawałki, poświęcając się, aby dać Newtowi, Tezeuszowi i innym czas na ucieczkę. Zanim została zabita przez płomienie mrocznego czarodzieja, powiedziała Newtowi i Tezeuszowi, że kocha jednego z nich, pozostawiając braci Scamander zdruzgotanych. Newt pochwycił Tezeusza i aportował się z nim poza mauzoleum, tak samo jak Tina z Jacobem i Yusuf z Nagini. Wściekły Grindelwald rozpętał ogień, aby ich zabić i zniszczyć całe miasto. Na szczęście na cmentarz przybył Nicolas Flamel. Polecił Newtowi, Tezeuszowi, Tini i Yusufowi uformować krąg wokół cmentarza, wbijając różdżki w ziemię i używając przeciwzaklęcia. Efektem było stworzenie przeciwzaklęcia tak potężnego, że zmusiło ogień do cofnięcia się z powrotem do mauzoleum, gdzie skończyło się jego działanie. Po przytuleniu zapłakanego Tezeusza i powiedzeniu, że wybrał jego stronę, Newt znalazł swojego niuchacza ze skradzionym wisiorkiem chroniącym Grindelwalda przed bezpośrednią ingerencją Dumbledora i zdał sobie sprawę, że jego nauczyciel zawarł pakt krwi z mrocznym czarodziejem. Pomimo tego, że udało mu się pogodzić z Tiną, Newt nie był w stanie powstrzymać Grindelwalda przed wygłoszeniem porywającej przemowy. Podzielił się on wizją, grożąc Paryżowi przeklętym ogniem i namawiając Queenie, Credence'a i jego zwolenników do uderzenia na Hogwart, tym samym pozbywając się Albusa Dumbledora i przejmując władzę nad światem czarodziejów i Mugoli. Podczas bitwy, która miała miejsce między Newtem i Grindelwaldem, Scamander tragicznie stracił ukochaną Letę Lestrange, co w końcu zmusiło go do otwartego przyłączenia się do walki z najniebezpieczniejszym czarnoksiężnikiem w jego czasach. Po wydarzeniach w mauzoleum, Newt wraz z grupą z Paryża zabrał Traversa i Spillmana i udał się do Hogwartu, aby spotkać się z Dumbledorem w Szkole Magii. Newt dostarczył mu wisiorek, aby Dumbledore mógł go zniszczyć, pozwalając sobie w końcu na udział w wojnie i pokonaniu Grindelwalda. Kilka lat później, gdzieś w latach 30., Albus Dumbledore zwerbował Newta do założenia armii do walki z Gellertem Grindelwaldem i jego przymierzem. Scamander poślubił Tinę Goldstein i razem mieli co najmniej jedno dziecko i co najmniej jednego wnuka o imieniu Rolf. W 1947 roku Scamander był odpowiedzialny za powstanie rejestru wilkołaków, a w 1965 roku stworzył zakaz hodowli eksperymentalnej, który uważał za swój najbardziej dumny moment. Scamander współpracował również intensywnie z biurem wyszukiwania i oswajania smoków, które wysyłało go na ekspedycje po całym świecie, pozwalając mu zbierać informacje do nowych wydań fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć. W 1979 roku został odznaczony orderem Merlina drugiej klasy za zasługi dla magii zoologii. Został również uhonorowany kartą w czekoladowych żabach, nazwaną jego imieniem. Na początku lat 90. był na emeryturze i mieszkał w Dorset z Tiną i ich trzema zwierzakami, ale był znany z tego, że studiował ogniste ślimaki w brazylijskim lesie deszczowym. W pewnym momencie roku szkolnego 1993-1994 odwiedził Hogwart, prawdopodobnie w celu omówienia druku wersji fantastycznych zwierząt dla mogolskiej publiczności. Po ślubie swojego wnuka z Luną Lovegood, Scamander został pradziadkiem bliźniaków Lorcana i Lysandra. W pewnym momencie przed 1999 rokiem Scamander napisał dziecięcą antologię potworów dla młodszych czytelników. W 2017 roku Scamander zaprzeczył pogłoskom, że został wysłany do Nowego Jorku przez swojego byłego nauczyciela, profesora Dumbledora, aby szpiegować tamtejszy rząd i dowiedzieć się nowych informacji o miejscu pobytu Grindelwalda. Scamander powiedział, że myślał, że to absurdalne, by pozować na magii zoologa, aby to osiągnąć, ale przyznał, że zabranie walizki ze stworzeniami do Nowego Jorku to był bardzo zły pomysł. W tym samym roku Newt pisał także przedmowę do nowego wydania swojej książki, w której potwierdził opinii publicznej, że rzeczywiście był pierwszym czarodziejem, który schwytał Gellerta Grindelwalda podczas jego podróży do Nowego Jorku w 1926 roku. Odgrywał on aktywną rolę w pokonaniu Grindelwalda przez następne dwie dekady. Newtowi uniemożliwiono dzielenie się jakimikolwiek informacjami od tamtego czasu aż do teraz, ale odtajnione dokumenty zaczynały być ujawniane i mógł swobodnie o nich rozmawiać, kiedy już się pojawiły. Wygląd. Newton Scamander był wysokim czarodziejem z brązowymi włosami i piwnymi oczami. Mimo że wyglądał na szczupłego, niezręcznego mężczyznę, w rzeczywistości był raczej umięśniony. W wyniku swoich poszukiwań magii zoologicznych został z kilkoma bliznami na torsie. Jego zwykły strój obejmował niebieski płaszcz, brązową kamizelkę, białą koszulę, muszkę, ciemnobrązowe spodnie z kaburą na różdżkę i brązowe buty. Miał też szalik Hufflepuffu, który czasami nosił. Podczas swoich podróży do Paryża w 1927 roku pokazano go w szarym wełnianym płaszczu, a jego zwykle zaniedbany wygląd stał się jeszcze bardziej zaniedbany. Charakter.
Scamander był oddanym człowiekiem, który bez wytchnienia szukał kolejnych informacji do swojej książki, nawet jak był rzekomo na emeryturze. W relacjach towarzyskich wolał on jednak stać na uboczu, a także można było odnieść wrażenie, że wolał on spędzać czas ze swoimi zwierzętami zamiast z innymi ludźmi, zwłaszcza, że wielu z nich podobno uważało go za irytującego. Jego zachowanie względem magicznych stworzeń świadczyło o tym, że był bardzo opiekuńczy. Mimo swojej natury, Newtowi zależało mimo wszystko na innych osobach. Newt nie był uprzedzony do osób niemagicznych, posiadał on również w sobie duże pokłady moralności. Na koniec mam dla was ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że istnieje teoria zakładająca, że Newton był człowiekiem, który dał Hagridowi Aragoga? To już koniec historii Newta Scamandera. Jeśli film ci się spodobał, zostaw oczywiście łapkę w górę i komentarz. Zasubskrybuj też mój kanał i dąż do Instagrama, gdzie co środę pojawiają się quizy ze świata Harry'ego. Przypominam też o TikToku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.